Drodzy moi, pierwsza sobota miesiąca, a dla nas podpowiedź o pomnażaniu talentów. I myślę, że najtrudniejsza sprawa to wtedy, kiedy wydaje nam się, że mamy jeden talent, albo że w ogóle go nie widzimy. Co zrobić? Kilka może podpowiedzi dzisiaj w tym naszym rozważaniu, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie, w pierwszą sobotę miesiąca, kiedy przychodzimy do Ciebie, wiemy, że w sposób szczególny towarzyszy nam Twoja Matka Maryja, aniołowie i święci, byśmy chcieli kolejny dzień powierzyć Bożej opatrzności. Jezu, Zbawicielu i nasz Boże, nasz Panie, działaj w nas. W 114 punkcie katechizmu Kościoła katolickiego czytamy: uwzględniać analogię wiary. Przez analogię wiary rozumiemy spójność prawdy między sobą w oparciu o plan objawienia. Dziękujemy Ci, Panie, za te wskazania. Amen. Posłuchajmy słowa. Jak bowiem człowiek odjeżdżający zawołał swoich niewolników i przekazał im, co jest jego, i temu dał 5 talentów, temu zaś 2, temu zaś 1, każdemu według własnych możliwości i odjechał, zaraz wyruszywszy ten 5 talentów, co wziął, zaczął działać nimi i zyskał inne 5. Tak samo ten, co 2, zyskał inne 2. Ten zaś 1, co wziął, odszedłszy, wykopał ziemię i ukrył srebro pana jego. Po zaś dłuższym czasie przychodzi pan niewolników owych i rozlicza rachunek z nimi. I podszedłszy ten 5 talentów, co wziął, przyniósł inne 5 talentów, mówiąc: Panie, 5 talentów mi przekazałeś, spójrz, inne 5 zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, niewolniku, dobry i wierny, w małych byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości pana twego. Poszedłszy zaś ten, co 2 talenty, powiedział: Panie, 2 talenty mi przekazałeś, spójrz, inne 2 talenty zyskałem. Rzekł mu pan jego: dobrze, niewolniku, wierny, w małych byłeś wierny, nad wieloma cię ustanowię. Wejdź do radości pana twego. Podszedłszy zaś ten, co 1 talent, który wziął, powiedział: Panie, poznawszy cię, żeś twardy jest człowiek, żnący, gdzie nie siałeś i zbierający, skąd nie rozsypałeś, i bojąc się, odszedłszy, ukryłem talent twój w ziemi. Spójrz, masz twoje. Odpowiadając pan jego, rzekł mu: zły niewolniku, leniwy, wiedziałeś, że żnę, gdzie nie posiałem i zbieram, skąd nie rozsypałem. Trzeba było ci więc złożyć pieniądze me bankierom i przyszedłszy ja dostałbym moje z zyskiem. Zabierzcie więc od niego talent i oddajcie mającemu 10 talentów, bowiem każdemu będzie dane mającemu i zbywało będzie, zaś nie mającemu i co ma zabrane zostanie. I nieużytecznego niewolnika wyrzućcie w ciemność zewnętrzną. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Trochę dłuższy fragment, ale nie chciałem tego ostatniego zdania wyrywać z kontekstu i by nie skupić się na trochę szerszym spojrzeniu na wszystko. 5 talentów dla nas, kiedy przeliczymy, to są ogromne, ogromne dobra. Podobnie 2, jak i nawet 1 talent. Niektórzy mówią, że żeby jeden talent zakopać, to jest kilkadziesiąt kilogramów srebra, to trzeba było się natrudzić. No i teraz, dlaczego ten fragment przeczytałem w takiej dłuższej odsłonie? Dlatego, że Bóg nie pomija trudnych kwestii, mówiąc o konsekwencji niepodjęcia dzieła, do którego nas powołuje. I oczywiście może niektórych to uderzać w tym, że to jest straszenie piekłem, no bo tak to jest napisane, ale on pokazuje konsekwencje niepodjęcia dzieła, które człowiek podjąć powinien. I mnie się od razu, natychmiast kojarzy historia człowieka, który trafia na sąd Boży i mówi: no nie zabiłem, nie zgwałciłem, nie spaliłem, nie ukradłem. A Jezus mówi: ale powiedz, co ty dobrego zrobiłeś?
Więc to jest bardzo ważne, żebyśmy nie zostali na poziomie jestem dobry i to wystarczy. My mamy wychodzić z dobrem, my mamy pomnażać chwałę Bożą. I ktoś powie, no dobra, ale co w związku z tym? Co w związku z tym, co dzisiaj usłyszeliśmy, odnosi się do naszego życia? Co w związku z tym, jeśli my kompletnie nie wiemy, jak ten talent pomnożyć, który otrzymaliśmy? Moi drodzy, najprostsza rzecz jest taka, żeby oddać pod zarząd, tak jak mówi nam Jezus, ten talent. I wiecie, kiedy rzeczywiście przyjmujemy bardzo radykalną postawę kierownictwa duchowego, kiedy poddajemy się pod kierownictwo duchowe, tak jak to zrobiła chociażby siostra Faustyna, to możemy być pewni troski Boga o nas wobec dobra, które będzie się dokonywało przez to, że nawet czegoś nie zrobimy, a zrobimy to, co w kierownictwie duchowym będzie przez naszego kierownika pobłogosławione. Ja przyznam się przed wami, że wiele razy cierpiałem, bo z jednej strony bardzo chciałem być taki wierny Kościołowi, a z drugiej strony, kiedy poddawałem rozwiązania mojemu kierownikowi duchowemu, to byłem zszokowany, że on ich nie błogosławił. Byłem wstrząśnięty, bolało mnie to, ale musiało umrzeć we mnie co? No to, że ja jestem przywiązany do dzieła bardziej niż do tego, żeby oddawać chwałę Bogu przez to, że nawet dane dzieło nie zaistnieje. Ja powiem to, po co ksiądz wybrał takiego kierownika? Wybrałem najlepszego, jakiego mogłem wybrać. Tylko, że nie zmieniam go w momencie, kiedy nie jest po mojej myśli. Oczywiście to nie zwalnia mnie z czujności, żeby patrzeć, czy mój kierownik duchowy prowadzi mnie drogą Kościoła, to znaczy, czy jest wierny nauczaniu Kościoła, bo jeżeli jakiś kierownik duchowy nie jest wierny nauczaniu Kościoła, to trzeba go od razu zmienić. Może to dziwnie brzmi. Tak, od razu. Bo jeżeli on cię prowadzi po manowcach i ty to dostrzegasz zwykłym okiem, no to gdzie on cię wyprowadzi, kiedy on zagubi się w innych sprawach? Więc dlatego na tym kadale, pomimo nieatrakcyjności dla wielu treści, bo my mówimy o katechizmie Kościoła katolickiego. No dajcież spokój, ileż można czytać te objawienia prywatne? A katechizm Kościoła katolickiego, jak leżał, tak leży. Ileż można ciągle te książki kupować, co ta Matka Boża powiedziała, co ten Józef Święty powiedział? No w Biblii, przez całą Biblię milczał, a teraz mówi tyle, że mu się usta nie zamykają. To przez zdrowy rozsądek trzeba sobie zadać pytanie, czy to rzeczywiście święty Józef. No okazuje się, że to nie święty Józef, jak stwierdził to biskup, bo są już to niespójne rzeczy z Pismem Świętym wobec życia samego świętego Józefa. Rozumiecie, jeśli poznamy nauczanie Kościoła, jeśli będziemy temu nauczaniu Kościoła wierni, to my będziemy się trzymać nawet wobec pomyłek nas, księży, które, bo przecież mi też pomyłki mogą wychodzić, nie tylko przejęzyczenia. I po to, kiedy ktoś powie, że a to nie jest zgodne z nauczaniem Kościoła, uderzę się w piersi, tego nauczył mnie ksiądz Boszabora, ksiądz doktor Boszabora, mówiąc, przecież ja też się mogę pomylić, nie jestem alfą i omegą, przecież ja też mogę w czymś mieć spojrzenie jakieś, że czegoś nie doczytam. Ale postawa pokory oznacza przeproszenie za to, wycofanie się z tego nauczania, no i kroczenie już prawdziwą drogą. U nas niestety w internecie bardzo wielu kapłanów, pomimo tego, że odkryło to, że na przykład pewne rzeczy są niezgodne z nauczaniem Kościoła, wstyd im teraz to zabrać z internetu. Wstyd im zabrać to, bo no, są setki tysięcy wyświetleń. No i co z tym filmikiem? Oczywiście tutaj też do moich braci kapłanów apeluję, w których są te błędy doktrynalne, aby nie bać się tego, bo to jest pozorna strata. Jeżeli zostanie jakiś filmik zabrany z internetu na poziomie tego, że są tam błędy, to jeszcze bardziej chwała Boża zostanie pomnożona z tego powodu, że w ten sposób dany kapłan wyraża pokorę. No u nas tak to nie idzie, tak? Tyle lat jest piętnowana kwestia nieużywania słów z egzorcyzmu w filmikach, a kiedy popatrzymy na najlepiej wyświetlające się filmiki w internecie,
to są, co diabeł powiedział na egzorcyzmach. Nikt sobie z tego nic nie robi. I ma to, wielu ma to gdzieś, że robi coś niezgodnego z nauczaniem Kościoła. No dobra, mam nadzieję, że was nie zniechęciłem do kierownictwa duchowego. Zachęcam, żeby w kluczu właśnie odkrywania, czym jest te prawdziwe, dojrzałe kierownictwo duchowe, poczytać chociażby dzienniczek siostry Faustyny. Tam jest wiele odpowiedzi. No dzisiaj mamy też pierwszą sobotę miesiąca. Skorzystajmy z tej łaski. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, Syn i Duch Święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Zobaczcie, co zawarłem w opisie. Do zobaczenia jutro.